Głębiej. O. 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 Widać nokauty na ringu, gdzie ciosy, ale to się często zdarza na ulicy, nie są bite typowe sierpy, tylko bite są cep i ten cep nie ląduje na szczęce, tylko ląduje na tym punkcie, tutaj jest nokaut, tu jest nokaut, tu. On maluje sobie. Teraz tak, jeżeli wasza ręka poleci tu i chcąc lub nie chcąc, przeciwnik nie trafi w szczękę, tylko trafi w ten punkt, tutaj, za szczęką, to padacie, jest po wszystkim. Dlatego jak wchodzicie, to wchodzicie tu. Te palce, wasza dłoń, to jest ostatnia deska ratunku, jeśli już nic nie wyjdzie. O! Jak będzie cep, to ten cep wyląduje na bloku, a nie na waszym karku, tuż za szczęką. Tu, tu, tu. To jest nokaut. Padacie, jest po wszystkim. Pamiętajcie, że obrona jest wtedy, kiedy nastąpił bezpośredni, bezprawny atak na was. Czyli przeciwnik wybrał was jako ofiarę, zidentyfikował, że jest w stanie was załatwić, czyli prawdopodobnie jest szybszy, większy, silniejszy, lepiej wyszkolony, bardziej agresywny i co najważniejsze, jego uderzenie jest pierwsze. To nie jest walka sportowa. Wy reagujecie na to, co następuje. Więc jeżeli zostawicie gdzieś miejsce na to, żeby coś weszło, to macie problem, więc może wejść wszystko. Jak zostawicie chociaż kawałeczek, to jest duże prawdopodobieństwo, że taki uliczny cepik po prostu wejdzie. Po tym się po prostu pada. I nieważne, czy prawidłowo uderzy, czy nie. Słuchajcie, on może zamknąć oczy, on może walnąć tak. I trafi i jest po wszystkim. Dlatego jak to robicie, to dłoń musi być tu. Jak będzie tu, to zobaczcie, jaka powierzchnia jest odkryta. Tu wszystko wchodzi. Ok? Jego cios będzie pierwszy, więc jak macie gardę i on uderza pierwszy, skracacie dystans i tylko wtedy, pamiętajcie, tylko wtedy obrona ma sens, kiedy przełączacie switch, przełącznik w głowie napastnika. On jest zdeterminowany do tego, żeby zrobić wam krzywdę. Nie przestanie, dopóki nie osiągnie celu. Chyba że czynniki zewnętrzne spowodują, że będzie musiał na przykład uciekać. To będziecie blokować tylko do pewnego momentu, aż któryś cios wejdzie. Nie istnieje idealny blok, idealna obrona. Bo to by oznaczało, że macie tarczę na całe ciało i żaden cios nie przejdzie. Nie ma takiej tarczy. Nasz organizm nie pozwala wam na wygenerowanie skutecznej obrony wszystkich stref, każdego miejsca ciała. Więc jeżeli przeciwnik was będzie atakował i będzie to robił bez problemu, bez reakcji z waszej strony, to będzie to robił tak długo, aż zrobi to skutecznie. A na ulicy to nie oznacza trzeciej rundy, dwunastej rundy. To oznacza trzecią, czwartą sekundę. Jest po wszystkim. Jeżeli idziecie ulicą i nie jesteście w stanie zidentyfikować wcześniej zagrożenia, to o czym mówimy, o pewnych symptomach werbalnych, niewerbalnych. Jeżeli podchodzicie do człowieka, który widać, że jest potencjalnym agresorem i podchodzicie do niego z rękami w kieszeniach, to już macie przesrane. Ale jeżeli odczytujecie te informacje z otoczenia, od tych ludzi, to są pewne symptomy, powtarzam, werbalne, niewerbalne i potraficie już podejść z rękami przed sobą. Możecie się drapać, możecie sobie poprawiać brwi, cokolwiek, drapać się po uchu. Już macie częściową gardę. Jeżeli nastąpi atak z jego strony, zauważcie, co się dzieje na ulicy. Często, gęsto obie strony mają opuszczone ręce. Jest atak dwóch kogutów. Wymiana werbalna, bum! I jest po wszystkim. Po pierwsze, nie wchodzicie w taki kontakt, bo jest za bliski. Co? Taki. I już macie gardę. Człowieku, wyluzuj. Dla niego to nie jest garda. Czym się to różni od tego? Dla mnie niczym. Dla niego wszystkim. Dla niego to jest sygnał do tego, że będę walczył. To jest sygnał do niczego. Jak podniesie pięści, to ma problem. Podnosi pięść, idzie atak, garda i lecicie. Ja nie będę czekał tak, albo tak, i on zaczyna bić, ja się będę tylko...
Do którego momentu? Ściana, samochód, siatka, krawężnik, rów melioracyjny, jego koledzy. Nie. Przyjęcie, zerwanie dystansu, który nam narzuca, bo ja nie chcę z nim walczyć. Nie. Ja chcę zrobić swoje, obronić się, jak najszybciej zerwać kontakt bojowy. Jak najszybciej. Zerwać, uciec. Więc skracam dystans tam, gdzie będę bezpieczny. Robię swoje, sprawdzam, czy jest bezpiecznie, zerwanie kontaktu bojowego, ucieczka. Pamiętajcie, ruch to życie. Nie stoicie, nie czekacie. Wchodzicie w kontakt, nie przyjmujecie narzuconego przez niego dystansu. Jeżeli ja zostanę w dystansie, który on mi narzuci, to będzie walka. I teraz tak, kto lepszy? Ja nie chcę mieć 50 szans, 40, a może 20, a może 70. Nie. Ja skracam dystans jak najbardziej, bo tam jest bezpiecznie. Nie przyjmuję dystansu, robię swoje. Zerwanie kontaktu bojowego, kontrola i ucieczka z miejsca. Ok? I pamiętajcie, że to nie jest tak, że możecie sobie pozwolić na to, żeby garda była taka, śmaka, owaka. Ponieważ wy przyjmujecie pierwszy cios, to nie możecie się na niego przygotować. Jedynym pseudo przygotowaniem jest coś takiego. Człowieku, daj spokój, wyluzuj. Bo ja mam gardę. Dla niego sygnał mój niewerbalny, zero agresji. Werbalny, człowieku, daj spokój, ale o co ci chodzi? Czyli nie ma dysonansu poznawczego. Przekaz werbalny i niewerbalny z mojej strony jest taki sam. On się czuje bardzo pewnie. Gdybym stanął tak, to pewnie też by stanął tak. A, gość coś ćwiczy. Ale ja stoję tak. To jest dokładnie to samo. Ale on się czuje pewnie. Nie podejdzie do mnie tak. Podejdzie tak. I o to chodzi. I o to, człowieku, daj spokój, wyluzuj. Ja jestem ofiarą. To, że gram tę rolę i gram ją dobrze, super. Im pewniej on się czuje, tym większe prawdopodobieństwo, że popełni błąd, a ja go wykorzystam. Obronię się, ucieknę. Ale mamy przykłady również wśród naszych studentów tutaj, że ten pierwszy atak nie jest poprzedzony żadnymi czynnikami, które możecie odebrać. Pojawia się znikąd. I reagujecie na cios, który już padł. I tutaj wchodzą w grę takie elementy właśnie jak zarządzanie kryzysem. Bo mówię, nauczyć bić można szympansa. To nie jest żaden problem. Będzie bił. Tylko jak to zrobić, żeby potem, mimo tego, że broniliście się, nie pójść do więzienia. Pada pierwszy cios. Wokół Krzyśka 1000 osób. Pada pierwszy cios. Czy ktoś widział pierwszy cios? Nie. Wszyscy obrócili się, zaczął się ruch, coś się zaczęło dziać. Co zobaczą? Krzyśka, który wali gościa po mordzie. To jest napastnik. Został zidentyfikowany przez świadków, przez otoczenie jako napastnik. Nikt nie widział pierwszego ciosu, że on już dostał w twarz. To jest zarządzanie kryzysem. Zarządzanie kryzysem, a potem zarządzanie już konfliktem, kiedy dochodzi do konfliktu. Czy się zidentyfikował konflikt, zarządza środowiskiem. Czy ktoś go zna? Co to za facet? Rzucił się na mnie. Już wszyscy wiedzą dookoła. To Krzysiek jest ofiarą. Mimo tego, że nie widzieli pierwszego ciosu, jest identyfikowany przez środowisko jako ofiara. Co to za gość? Rzucił się na mnie. Ratunku ludzi, o co chodzi? Zarządzanie kryzysem. Już widzi, że jest kryzys. Pochy. Zarządza kryzysem. Potem rozwala gościa. I co? I mimo tego, że nikt nie widział, że pierwszy został uderzony, że to on był ofiarą, zarządzał kryzysem, zarządzał konfliktem. To nie jest problem dać komuś w mordę. Problem jest zrobić to tak, żeby mimo tego, że się bronicie, na przykład nie pójść za to siedzieć. A o to już jest łatwo. Pamiętajcie, wszędzie są kamery, wszyscy wszystko nagrywają i chodzi o to, żeby przekaz werbalny, niewerbalny oraz zarządzanie kryzysem, zarządzanie konfliktem były spójne dla wszystkich, żeby potem ktoś, kto ogląda kamerę, nie miał na kamerze nagranie, nie miał wątpliwości, co się stało. Jeżeli Krzysiek jest napastnikiem, co będzie na kamerze? Atakujący, broniący się. Gdybym stanął do niego tak,
cholera wie. Dwa koguty, dobra, no biją się, no to kto jest ofiarą? No ten, który leży. No i teraz tak, on mnie zaatakował, ja go pokonałem, on leży, no to ja jestem napastnikiem, bo tak z reguły to jest odczytywane jako przez środowisko, tak? Przez gapiów, przez świadków. Ten, co leży, to jest ten biedny. I teraz dlaczego ja mam prawnie odpowiadać za to, że się broniłem? Natomiast jeżeli on podnosi pięści, to ja nie jestem atakującym. Zawsze. Czy to wygląda na kogoś, kto atakuje, mimo tego, że to od tego nie różni się niczym. Ale przekaz niewerbalny, jestem ofiarą. On leży, ja stoję. Ja jestem ofiarą, mimo tego, że stoję. I zobaczcie, to jest właśnie to, to są te czynniki. Mówię, zapisać się na samoobronę jakąś, to nie jest żaden problem. Przećwiczyć 6, 10, 12 lat, ucząc się bić, ucząc się drilli, a potem się okazuje, że te drille do niczego się nie nadają, bo mam wyuczone, że na przykład napastnik robi nożem tak, a ja mu robię tak, tak, tak. I przez 12 lat się to robi. A potem przychodzi co do czego? Napastnik bierze nóż i nie robi tak i czeka na cios. Nie, robi tak. O, i nagle się kończy drill. 12 lat coś ćwiczył. I co z tym zrobił? Nic. Nic. A potem się okazuje, że wychodzimy na ulicę, tak jak z kolegami z sekcji, wychodzimy na ulicę, okazuje się, ćwiczysz 10-12 lat w skarpetach albo w butach treningowych na sali. Świetną przyczepność, znasz tę przyczepność, twoje mięśnie ją pamiętają, robisz to instynktowo. Wychodzisz na ulicę, kostka brukowa, trawa, shooter, asfalt, deszcz, śnieg, lód. Wszystko zmienia przyczepność. Nagle się okazuje, że chcesz zrobić unik, który przez 20 lat ci wychodził. I nie zrobisz. Chłopaki się ślizgają, wychodzimy z kijem baseballowym ćwiczyć techniki, rozjeżdżają im się nogi. Dlaczego? Bo na sali świetnie wychodzi, a na ulicy już nie. Nie masz przyczepności, nie miałem się gdzie wyćwiczyć. I ćwiczą ludzie całe lata, dostają pasy, dostają dyplomy. I co? A potem się okazuje, że co wygrywa? Ulica. Pokonała ich ulica. Nie umieją walczyć na schodach, nie umieją walczyć w windzie, na korytarzu, w samochodzie, albo po prostu na trawniku. I wszystkie techniki, które przećwiczyli przez długi, długi czas, długie lata, to jest znowu tylko sport. A jeżeli jeszcze elementem treningowym są sparingi, czyli na samoobronie ćwiczę obronę, że na przykład Krzysiek atakuje i ja go po worach, atak, coś robię, to nie ma nic wspólnego z walką sportową. To są bardzo brutalne techniki. Mają pozwolić przeżyć mnie, mojej rodzinie, moim bliskim. I potem jako element treningowy robimy sparring, czyli znowu dwóch gości staje i się bawią. Co to ma jedno z drugim wspólnego? Nic. Dlatego, że żadnego z elementów, czy bardzo niewiele, które wyćwiczycie sobie w odruchach mięśniowych, bo mięśnie pamiętają, w czasie sparingu nie zastosujecie w walce ulicznej. A żadnej z technik ulicznych, które ćwiczycie przez całe lata, nie zastosujecie na partnerze, z którym robicie sparing, no bo walniecie go, nie wiem, znaną techniką w znane miejsce, będziemy robić sparing i... Tak? Serio? Zrobicie to? No nie, nie zrobicie, bo chłop padnie. No to co będziemy robić? No to będziemy robić sparing, tak? Po co? No to robimy sport, czy robimy samoobronę?